Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 17 na moim kanale. Dzisiaj pora na kolejny odcinek, tym razem zagramy sobie draft. Raz w tygodniu staram się wypuszczać dla was takie fajne odcinki związane z różnymi challenge'ami, jeśli chodzi o drafty. Więc dzisiaj pora odświeżyć coś, co nagrywałem no już prawie rok temu, bo to było chyba w lutym 2016, no więc jeszcze troszkę w sumie do lutego jest, ale okej, uznajmy, że niecały rok temu. Wtedy nagrałem dla was taki film jak draft w minutę. I chciałbym się sprawdzić właśnie w tej FIFA i zobaczyć, jak pójdzie mi w minutę, jaki draft uda mi się złożyć i jak daleko dojdę właśnie grając takim składem, jaki złożę sobie w jedną minutę. Oczywiście jeśli chcecie więcej takich tego typu materiałów, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie pod spodem subskrybuj, a ja biorę się za drafcik w minutę od momentu, kiedy wybiorę kapitana, więc na spokojnie, na razie jeszcze wrzucimy sobie 300 FIFA points, to już sobie tutaj teraz ustawimy. I teraz zróbmy sobie to w ten sposób, może nie od momentu, kiedy wybiorę kapitana, a od momentu, kiedy wybiorę formację, o tak będzie lepiej. Oczywiście odpalę sobie odliczanie, żeby nie było, że oszukuję, żebym widział właśnie, jak to wybieram, jaką formację ja tutaj mam wybrać. Wydaje mi się, że formacja 4-3-3 z defensywnym pomocnikiem będzie najfajniejsza. Także lecimy z tym. 3, 2, 1, start. Okej, poszło. Dobra, lecimy, zobaczymy, co my tu mamy. Vieri na napastnika, tak jest, jak najbardziej. Pomiń wszystko. Carlos Vela. Lewa strona. Neymar. Szybko w dół. Pirlo, dlaczego ja go wybrałem? Nie mam pojęcia. Busquets, dobra. Kurde, minęło już tyle. Kevin De Bruyne, Kante, De Bruyne. Felipe Luis. Nie wiem, dlaczego robię automatycznie ligę hiszpańską, ale to nic. Rami, pyk. Szybko, Jimenez. Carvajal. Ile zostało? 20 sekund, coś około 20 sekund. Sirigu, szybko, tam jakiegoś Messiego albo Ronaldo trzeba wyhaczyć. Dobra, nieważne, ty jesteś słaby. Przejdźmy dalej, niech będzie ten pomin... No co się dzieje, gdzie są dobre karty? 12 sekund do końca z tego, co widzę. 10, 9, Vázquez, Kaka tam był jeszcze. 5, 3, 2, 1, ostatnia karta. Wybierzmy sobie na niego. Okej. To było szalo, naprawdę. Tak, już koniec, anuluj. Minutnik mi tu się jeszcze. Słuchajcie, resztę zawodników tutaj uzupełnimy sobie automatycznie, bo takie są zasady niestety w tej serii. Zobacz, w tej serii, w tym pomyśle, że tak powiem, w tym odcinku. Mamy tu Gaitana, którego będę mógł też wykorzystać, ale dobrze, że wybrałem na niego, ponieważ mogę wrzucić jego kartę właśnie tutaj i zamienić sobie go z Neymarem, co da mi 91 zgrania. Jest też Kevin De Bruyne, ale wybrałem Vázqueza, więc Vázquez, dorzucając go tutaj, mamy już zgrania 99. Co mi się podoba, jeszcze tak jak dorzucimy trenera, to pociągniemy sobie zgranie. Okej, ławkę rezerwowych trzeba ułożyć. No kurczę, 100% zgrania. Wybierając draft w minutę, naprawdę nie było tak źle. Mamy tu jeszcze Gaitana w sumie, którego nawet lepiej będzie użyć. Gaitana zamiast Vázqueza, bo on tutaj, o, będzie miał zgrania 6. A ile miał Vázquez? Zobaczmy. Też 6 w sumie. Okej, to wolę Vázqueza w takim razie. Dobra, ustawmy sobie tylko ławkę rezerwowych. I dorzuciłem sobie trenera właśnie z Portugalii i do tego jeszcze Liga Hiszpańska. Podsumowanie draftu, draft 184. Udało mi się zrobić od razu drafcik, który ma 100% zgrania. Także naprawdę wydaje mi się, że to nie poszło tak źle. Tym bardziej, że tutaj jakbym zamienił sobie Neymara z Nanim. Może tak być, a Neymara wolę mieć bardziej z przodu. Porównajmy jeszcze sobie Vázqueza i Gaitana. Lubię Vázqueza i to bardzo, no ale okej, Gaitán będzie bardziej pasował. Idę szukać mojego pierwszego rywala. No jestem zadowolony z tego draftu. Zobaczymy, jak się będzie mi grało, ale wybrane, myślę, jest dobrze. Zobaczmy na skład mojego pierwszego rywala. 4-3-3, piąty wariant. Mamy Messiego, Bale'a, Modricia, Carvajala. Fajnie to połączył w ogóle. Liga angielska połączona z ligą hiszpańską. No jestem ciekaw, jak się będzie ten Messi spisywał właśnie na pozycji napastnika. 84 zgrania, 85 oceny składu. Zobaczymy. Jaki metalowy brand w wykonaniu Messiego. Busquets, nie strać tego, nie strać. No początek niezbyt dobry. Piękne podanie do Verdiego. Verdi kontra Piqué. Verdi, zejście na lewą nogę. Verdi, to musi być bramka i tak też jest. 1-0, 12 minuta spotkania. I szybko objęte prowadzenie w tym meczu, pomimo tego no niezbyt udanego początku, kiedy Messi mógł strzelić bramkę. Na szczęście udało się to Verdiemu wykończyć i mamy objęte prowadzenie w tym spotkaniu przez mój zespół. W 13 minucie chyba spotkania to było, czy 12, także naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Jakby to Nani trafił idealnie, udało się zatrzymać. Tym razem Messiemu wyszło 1-1, 27 minuta spotkania. Ja w ogóle myślałem, że ta piłka nie trafi w światło bramki, a tu Messi przypakował w samo okienko. No i mamy wyrównanie. Lol. No znowu Messi i tym razem będzie kolejna bramka. Na szczęście obronił sam na sam mój bramkarz, ale w ogóle jak to jest możliwe, że Messi gra tak dobrze na tej pozycji? Jeszcze Nani. Nani. Pięknie. I to jest faul, panie sędzio. 52 minuta spotkania. I będzie okazja z tego rzutu wolnego. Zobaczmy. Neymar. Słupek. Jak on tego nie dobił? Jak to jest możliwe? Jak on tego nie dobił? Tam była pusta bramka. Dlaczego przyjmował, jak naciskałem strzał? Ciężki mecz, naprawdę ciężki mecz. Myślałem, że będzie troszkę łatwiej mi się grało z racji tego, że mój przeciwnik nie ma pełnego zgrania i na początku FIFA zgranie naprawdę było cholernie ważne, ale teraz wydaje mi się, że po prostu jest to samo, co było w poprzedniej FIFA, czyli możecie sobie grać bez zgrania i to żadnej różnicy nie robi. No nie, i mamy 2-1, 73 minuta spotkania, Gareth Bale. Nie wierzę w to, co się dzieje w tym meczu po prostu. No i Messi na 3-1, no oczywiście. Ja wiem, że on ma delikatne zgranie, ale no... Aż mi się kamera rozładowała. Tak jak wam mówiłem, wydaje mi się, że Messi po prostu gra normalnie jak normalny Messi. Nie ma żadnych odjętych statystyk, nie czuję tego, żeby on był jakoś słabszy. No nie wiem, chyba że mój przeciwnik po prostu grał o tyle lepiej, że jest w stanie go używać nawet bez zgrania. No co tu się dzieje? Bez zgrania na dobrym poziomie. Ja myślałem, że jeszcze Nani strzeli bramkę. Niestety nic z tego, no nie wychodzi mi nic w tym meczu, że szkoda tej poprzeczki w wykonaniu, przepraszam, słupka w wykonaniu Neymara. Teraz już musiałem zagrać full ofensywnie, no i widzicie jakie kontrataki tutaj idą na moją bramkę. No i mamy koniec tego spotkania, koniec meczu, koniec challenge'u, jeden z szybszych odcinków w ogóle ever, jaki kiedykolwiek nagrałem, bo... Dużo w tym drafcie sobie nie pograłem akurat, a myślałem, że naprawdę dobrze mi pójdzie, bo skład zrobiłem fajny. Myślałem, że te zgrania właśnie akurat będą miały ogromne znaczenie, bo tak gdzieś zawsze mam w głowie, że jednak wolę robić składy ze zgraniami. Nie wiem jak to jest u was, ale ja po prostu wydaje mi się, że po tym patchu wszystko wróciło do poprzedniej FIFA. Tak mi się podobała ta FIFA przed patchem, a po jakoś nie wiem, no to już nie jest to samo. No ale cóż, nie ma co marudzić, trzeba się wziąć w garść i następny drafcik wygrać. Oczywiście zapraszam was wieczorkiem dzisiaj na stream, tam też pogramy sobie jakiś draft normalny, już nie tworzony w minutę, ale mam nadzieję, że pójdzie mi lepiej. Zobaczmy jeszcze tutaj, co ciekawego uda nam się wyłapać w tych paczkach. Ogólnie 75 tysięcy końców mam na razie, ale zbieram też na zawodnika do Squad Builder Challenge, w zasadzie na kilku zawodników, bo teraz chciałbym w ciągu tygodnia ogarnąć sobie tą kartę Kosty. To nie będzie takie łatwe, no ale mam nadzieję, że mi się uda. Tego i tego sobie jeszcze weźmiemy. No i ostatnia paczka, paczka srebrna. Jestem ciekaw, czy będzie ktoś fajny w środku, aczkolwiek srebrnych zawodników chyba nie będę sprzedawał, tylko po prostu wezmę ich wszystkich do klubu. No cóż, ja przepraszam was bardzo, że dzisiaj ten odcinek był tak krótki. Munir tutaj jest i do tego też Oleksy. Zawodników oczywiście zabieram sobie do klubu, bo kto wie, kiedy mogą się przydać, jeśli chodzi o Squad Builder Challenge, a resztę sobie quickseluję. A, jeszcze 1000 końców, nie, 500 końców. Resztę sobie quickseluję, także widzimy się kolejnym razem w następnych challenge'ach. No cóż, mam nadzieję, że następnym razem pójdzie lepiej. I wydaje mi się, że dzisiaj na live możemy spróbować zrobić skład, który w drafcie nie będzie miał zgrania, tylko będę wybierał zawodników, którymi mi się gra po prostu dobrze. Także widzimy się następnym razem. Dajcie znać pod spodem, co myślicie o zgraniu, czy jednak po tym patchu jest ono istotne, czy jednak nie. Piszcie w komentarzach. Na razie i piona.